Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj otworzę sobie nowość naklejki z FIFA 365 2020, a na tym odcinku otworzę sobie multipaka i blisterek. No i słuchajcie, zobaczymy jak to wszystko wygląda, no i czy uda mi się trafić chociażby Roberta Lewandowskiego, a może Messi, a może Cristiano Ronaldo. Zobaczymy, czy któryś z tych piłkarzy wpadnie mi w tym unboxingu. Są to oczywiście wersje niemieckie. Więc dobra, otwieram sobie tutaj już, słuchajcie, blisterek. Przecięty. I otworzymy sobie multipaka. Ja może to zrobię poza kamerką. Jakoś muszę się tutaj dostać do tych saszetek. Niemiecki multipak, z tego co widzę, ma tutaj 2, 4, 6, 7, 7 saszetek. Oczywiście saszetki są przyklejone, to co lubimy najbardziej. Dobra, udało mi się to otworzyć. Zrobiłem sobie tło z albumu i wyciągnę jeszcze saszetki, słuchajcie, z blisterka. O! No tutaj mamy więcej, bo tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Czemu nie wsadzili 10? No dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie od multipaka. Ojoj, no właśnie, to jest fajne, ten klej. Dobra, lecimy i zobaczymy jak to wszystko tutaj wygląda. Są naklejki specjalne. Z tego co widziałem. No dobra, na ziemię to rzucę. Ok, no i mamy tutaj dwóch piłkarzy na jednej naklejce. I mam tutaj piłkarzy z Borussii Dortmund, Wolf i Royce. Pozdrowienia dla kibiców tutaj Borussii. Mamy tutaj naklejkę specjalną. Mamy naklejkę specjalną. Są to koszulki PSG. Oczywiście wyjazdowa i domowa, że tak powiem. Dalej mamy tutaj piłkarzy z Manchesteru United, Juventus. No powiem wam, że bardzo fajnie wyglądają, mi się podobają te naklejki i mamy logo Manchesteru City. Naklejka specjalna, świecąca. Damy sobie te świecące może tutaj na górę. Lecimy z kolejną saszetką. Łoż, ten klej to jest po prostu cudowny. I zobaczmy, co będzie w drugiej. Oj, przykleiłem się tutaj w ogóle do tego kleju. Ok, co my tutaj mamy? Zawodników z Manchesteru United, Olympique Lyon. Mamy koszulki, specjalna naklejka. No i koniec, i koniec. I tu mam jeszcze zawodników z Chelsea. Pozdrawiam również kibiców Chelsea. A czemu tak mało? Raz, dwa, trzy, cztery. A nie, dobrze, pięć. Pięć, lecimy z kolejną saszetką. Zobaczymy, czy trafię tych piłkarzy, których wymieniłem wcześniej. Mamy tutaj trzech piłkarzy na jednej naklejce. Oczywiście to wszystko idzie pojedynczo i to jest specjalna, świecąca. Tutaj również mamy trzech zawodników. Łopatrzcie, i znowu, ale mi się trafiła saszetka. I tutaj mamy jeszcze szalkę na sam koniec. Ok, lećmy dalej. Czy będzie Messi, czy będzie Ronaldo, czy będzie Robert Lewandowski w dzisiejszym unboxingu? Zaraz się przekonamy. O Jezus, jak to się tu wszystko klei. Tam się to wszystko poprzykleja do paneli. Ok, tutaj mamy bazóweczki, w sensie bazowe no, naklejki. O, mamy tutaj piłkarzy z Borussii. Na naklejce specjalnej. Tu mamy kolejną naklejkę specjalną. I tutaj również. Zobaczcie, jakie fajne mi się trafiły saszetki. Same specjalne praktycznie. Ok. Kolejna saszetka. Zobaczymy, co będzie tutaj. Jest i piszczek. Mamy piszczka. Tu mamy zawodników z Atletico Madryt. Tu mamy pucharek. O, mamy całą drużynę Realu Madryt, naklejka specjalna, świecąca, bardzo ładnie wygląda.
I tu mamy jeszcze zawodników z Bayernu Monachium. Szkoda, że nie ma tutaj Roberta Lewandowskiego. Naklejki są ładne, podobają mi się. Zresztą FIFA 365 naprawdę robi fajne te naklejki. Tu mamy wyjazdowe i te domowe koszulki z Bayernu. No i tu mamy już zwykłe naklejki. O, tu mamy jeszcze kobiety. Są też, widziałem z tych, te mistrzostwa, które były w Polsce. W albumie widziałem. I ostatnia saszetka z multipaka. Otworzę sobie może w ten oto sposób. I mamy tutaj znowu zawodników z Bayernu Monachium. Koman. Tu mamy znowu koszulki. Jest Robert Lewandowski. Jest Lewandowski. Zobaczcie, elegancko. Aż sobie go tutaj zostawię. Tu mamy pucharki. I tu mamy naklejki już zwykłe. No to fajnie. Ja jeszcze naklejek nie będę wklejał. Teraz będziemy lecieć z saszetkami z blisterka. Nie będę ich naklejał, bo nie wiem jak to będzie w albumie, bo ostatnio się różniło. Tu mamy Chelsea naklejkę specjalną. No i tu już zwykłe. Tutaj mamy zawodników z Barcelony. Fajne zdjęcia. Podobają mi się. Co dla fanów piłki nożnej naprawdę fajna sprawa. Nie ma się tu co śmiać, czy to są naklejki, czy nie, ale taki prawdziwy fan piłki nożnej, no to jak już lubi piłkę nożną i zbiera, no to naklejki naprawdę bardzo fajne. Tu mamy jeszcze kobiety. Mamy tutaj zawodników na naklejce świecącej z Juventusu. No i tutaj Borussia i tutaj również Borussia. Także elegancko. Lećmy dalej. Zobaczymy co tutaj. Więc Robert Lewandowski już wpadł. Czekamy na Messiego i na Cristiano Ronaldo. Tu mamy naklejkę specjalną świecącą. O, to jest fajne. Living Football. Mamy tutaj naklejkę specjalną świecącą. To też jest fajne. Tu mamy kolejną świecącą i tu kolejną. Mamy Ukrainę. Ukraina też już awansowała. Zobaczymy, czy Portugalia awansuje. Portugalia przegrała ostatnio z Ukrainą. 2-1. No i lećmy dalej. Znowu Borussia. Dużo tutaj z Niemiec wpada. Może dlatego, że to niemieckie. Taki żarcik. Kolejna saszetka. Oczywiście jak już będzie album polski, powklejam, prezentację też Wam zrobię. Tu mamy naklejkę z kobietami. No i co? O, tu mamy kolejną świecącą. I na razie ani Messiego, ani Ronaldo jeszcze nie trafiłem. Zobaczmy dalej. Dalej mamy tutaj zawodników z Manchesteru City. Właśnie podoba mi się to, że te naklejki są duże, że nie są takie małe, wiecie o co chodzi. No i tutaj mamy, jest Cristiano Ronaldo. Jest Cristiano Ronaldo, kolejny zawodnik trafiony. To jeszcze polujemy na Messiego, zostały trzy saszetki. No to jak Messi jeszcze tutaj wpadnie, to już będzie elegancko. O, i właśnie mamy U20, oczywiście w Polsce. Tu i mamy tutaj drużynę Ukrainy. Fajne, że coś takiego wymyślili, to mi się też podoba. Oczywiście, jak dla mnie, na plus. Mamy Zielińskiego, zobaczcie. Dwie saszetki do końca zostały. Dawać mi tu Messiego jeszcze. Ja chcę tutaj Messiego. Mamy tutaj znowu stroje Bayernu Monachium. Tu mamy zawodników z Manchester United. Tutaj Juventus, Schalke. I tutaj mamy Senegal i Ukrainę. I ostatnia saszetka. Czy będzie tu Messi? Czy będzie Messi? Dwóch zawodników, których chciałem trafić. Już trafiłem. To jeszcze został Messi. Czy Messi tutaj będzie? Czy będzie Messi? Tu mamy naklejkę specjalną, świecącą. Szwecja, trzecie miejsce. Tutaj oczywiście kobiety. Di Maria, elegancko. I czy będzie Messi? No nie ma Messiego. No i słuchajcie, otworzyłem już multipaka i blisterek, sporo naklejek, na razie no mówię, nie wklejam, poczekam, zobaczymy jak to będzie. Te mi się naklejki też bardzo podobają, fajnie wygląda, ciekawe jacy tam jeszcze piłkarze będą.
No i jest Lewandowski i jest Cristiano Ronaldo. Będziemy polować na Messiego. To było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam. Jak dla mnie kolekcja na plus. Zresztą ja lubię FIFA 365. Zresztą wielu z Was pytało się, kiedy naklejki. A no w Niemczech już są. Kiedy w Polsce, tego jeszcze nie wiem. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.